Dzień dobry, serdecznie Was witam. Dzisiaj taki temat, który wynika z pytania, które zostało zadane. Jak tutaj widać, mam pytanie w sprawie szabatu. Ktoś mnie przekonywał, że szabat nadal obowiązuje, powołując się na Hebrajczyków 4:9. Jak Pan rozumie ten rozdział? A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. To jest ten werset z pytania. No i już widać od razu. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, czyli tutaj, o, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego, czyli chodzi o wejście do odpocznienia. A więc do nieba. I czwarty werset. O siódmym dniu powiedział bowiem gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. I przeczytamy cały ten czwarty rozdział. To jest czwarty rozdział listu Hebrajczyków. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Dobra nowina, czyli Ewangelia. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czyli chodzi o ludzi niewierzących. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Czyli jeśli ktoś uwierzy, wchodzi do odpocznienia. Zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, dzisiaj w cudzysłowiu, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, czyli chodzi o ziemię Kanan, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejszy niż każdy miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, i stawów, i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca, i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jak widać, tutaj jest w czwartym rozdziale, dziewiątym wersecie nawiązanie do odpocznienia, które wynika z tego, że ktoś uwierzył i jego wszystkie grzechy są już przebaczone. A ponieważ wszystkie jego grzechy są już przebaczone, może odpocząć, bo całe dzieło wykonał Pan Jezus. Zatem kto uwierzy w Pana Jezusa, już wszedł do tego odpocznienia. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że ten argument dotyczący odpoczął dnia siódmego Bóg od wszystkich dzieł swoich jest użyty przez autora tego listu do Hebrajczyków jako wskazanie na to, że ostatnim elementem będzie właśnie
czas odpoczynku niebiańskiego, bo faktycznie jest tak, że jest linia czasu podzielona na takie okresy, które można by nazwać dyspensacjami albo dniami. I teraz jest dzień łaski, oto dzisiaj dzień łaski, oto dzień zbawienia, tak mówi apostoł Paweł. Oto teraz czas przyjemny. I też będzie potem nowe przymierze, które będzie tak jakby dniem szóstym, czyli będzie dniem człowieka. Wtedy człowiek Chrystus Jezus będzie rządził przez 1000 lat na ziemi i przez te 1000 lat będzie trwało nowe przymierze. I w czasie nowego przymierza będzie to przez 1000 lat będzie ten szósty dzień. Teraz mamy dzień łaski, piąty dzień. Piątka oznacza w Biblii łaskę. I teraz jest dzień łaski, czyli dzień przed nowym przymierzem. A wcześniejsze dni, no to były przecież jeszcze dni związane z okresem przed potopem. Można powiedzieć, przed wygnaniem z raju był pierwszy też okres. I w zależności od tego, jak ten czas podzielimy, można powiedzieć, że takich 7 dni kolejnych się pojawia. 7. dniem będzie niebo, czyli już nowa ziemia i nowe niebo, odpocznienie, w którym znajdzie się każdy wierzący chrześcijanin, który uwierzy w Pana Jezusa i będzie zbawiony i wejdzie do odpocznienia. I teraz kilka pytań dotyczących szabatu. Jak prawidłowo przestrzegać szabat? No to tutaj mamy kilka takich miejsc, jak prawidłowo przestrzegać szabat, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Jak prawidłowo przestrzegać szabat? Mam tutaj to pokazane, wypisane. Kilka pytań na dziś, więc zachęcam, żeby się z nimi zapoznać. Jak dzisiaj prawidłowo przestrzegać szabat? Jak prawidłowo przestrzegać szabat? Pierwszy punkt to jest druga Mojżeszowa, 31 rozdział. Druga Mojżeszowa. Trzydziesty pierwszy rozdział. Czternasty do 17 wersetu. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. 6 dni będzie się pracować, czyli 6 dni. Dzień ma 12 godzin, a więc 6 dni to jest 72 godziny w tygodniu należy pracować, od 6 rano do 18 wieczorem. To jest 6 dni. Jeżeli się nie pracuje 6 dni, to się bezcześci szabat. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie sabat. Dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy, czyli widać wyraźnie, że to dotyczy synów izraelskich. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich, jako przymierze wieczne między mną a synami izraelskimi. Czyli żeby przestrzegać sabatu, należy się urodzić Izraelitą albo dołączyć do ludu Izraela, stając się jednym z wielu Izraelitów. Między mną a synami izraelskimi. Natomiast jako Polak nie możesz się stać Izraelitą. Teraz w ogóle nie jest to możliwe, żeby przestrzegać tych praw, bo jest to jeden z warunków, być Izraelitą, ale również musi stać świątynia i musisz fizycznie być na terenie Palestyny. Czyli jeżeli jesteś gdzie indziej niż na terenie Palestyny, sabat cię nie obowiązuje. Jeżeli jesteś nie Żydem, nie wolno ci przedrzeźniać sabatu, bo jeżeli zaczniesz udawać, że przestrzegasz sabat, to niestety narażasz się na to, że będzie to świętokradztwo. Tylko Izraelitom wolno przestrzegać sabat.
Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Czyli widzimy wyraźnie, trzeba być Izraelitą, trzeba pracować 72 godziny w tygodniu, od 6 rano do 18 wieczór, i wtedy w dzień siódmy, czyli w sabat, należy odpoczywać. Tak się ten sabat przestrzega. Kolejne miejsce, które nam mówi, jak przestrzegać sabatu, możemy znaleźć w 35 rozdziale drugiej Mojżeszowej, wersety od 1 do 3. Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich, znowu synów izraelskich, nie pogan, nie chrześcijan, tylko Izraelitów. I rzekł do nich, oto co Pan nakazał czynić. Przez 6 dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. Oczywiście, jeżeli nie zabijasz tych, którzy naruszają sabat, to nie przestrzegasz sabatu. Wtedy jesteś świętokradcą. Zamordowanie każdego, kto nie przestrzega sabatu, jest obowiązkiem wynikającym z prawa sabatu. Więc jeżeli chcesz prawidłowo przestrzegać sabat, musisz mordować tych, którzy sabatu nie przestrzegają. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu. Czyli tutaj, jeżeli ktoś mieszka w zimnym klimacie, to nie wolno mu włączać oczywiście ogrzewania. To nie może tak być, że on sobie jakiegoś szaba zboja wynajmie, bo to jest wtedy jego sługa, a jego sługa też nie może tego robić, tak? Czyli to nie jest wtedy przestrzeganie sabatu, tylko łamanie sabatu. Oczywiście sabat jest przewidziany do tego, żeby w ciepłej Palestynie go przestrzegać. Tam jest ciepło i tam ognia nie trzeba wcale rozpalać, żeby przeżyć. Można trochę zmarznąć, przykryć się kocem. Tragedii nie ma. Kolejny fragment, druga Mojżeszowa, 20. Czyli widzimy znowu, tutaj jest wyraźnie pokazane, że trzeba być Żydem mieszkającym w Palestynie i nie wolno rozpalać ognia w dzień sabatu. Należy pracować 72 godziny tygodniowo od 6 rano do 18. Jeśli chce się prawidłowo przestrzegać sabatu, trzeba zabijać każdego, kto narusza sabat. Jeżeli się nie zabija każdego, kto narusza sabat, to się samemu narusza sabat. I teraz druga Mojżeszowa 20. 20. Od 8 do 10. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Czyli nie możesz wtedy w żaden sposób korzystać z pracy innych osób, tak? Bo tutaj jest wyraźnie napisane, że sługa nie może pracować, syn nie może pracować, córka twoja nie może pracować, twoje bydło nie może pracować. Bydło, no to jest też, wiadomo, wszelkie urządzenia gospodarstwa domowego, bo to bydło tę funkcję spełniało w tamtym czasie. Po prostu to nie jest tak, że sobie ustawisz automatyczną jakąś rzecz i ona ci coś tam za ciebie zrobi. Nie, to jest normalne, że musisz wyłączyć lodówkę na dzień sabatu. Jeżeli masz lodówkę, ona nie może pracować w sobotę. Zamrażarka nie może pracować w sobotę, jeżeli przestrzegać masz sabatu prawidłowo. Jeżeli będzie światło się świeciło, to znaczy, że zatrudniasz kogoś z elektrowni, żeby ci prąd dostarczył, to łamiesz sabat. Masz wyłączyć to światło. Jeżeli jest zima, no to nie możesz ogrzewać swojego mieszkania. No jeśli jest minus 40, to cię szybko wyleczy z przedrzeźniania sabatu, bo to jest udawanie, że się przestrzega sabatu, jeżeli
rozpalasz ognisko w swoim domu, jeśli włączasz ogrzewanie w swoim domu. Jeżeli wynajmujesz kogoś, żeby ci dom ogrzał, czy też jakoś przygotował jedzenie, nie ma takiej opcji, jeśli chce się przestrzegać sabatu. No i znowu jest powtórzone, 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, czyli to jest składnik tego przykazania. Na tym polega przestrzeganie sabatu, że się 72 godziny tygodniowo pracuje, bo dzień ma 12 godzin i to jest dosyć uciążliwe 12 godzin pracować, bo to wtedy nie wolno żadnych innych czynności w ciągu tych 12 godzin robić, tylko wykonywać swoją pracę. Na tym polega przestrzeganie sabatu w sposób prawidłowy. Druga Mojżeszowa 23:10. Druga Mojżeszowa 23:10. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony. W 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej. Niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół, twój osioł, aby wytchnął syn twojej niewolnicy. Czyli nie możesz robić zakupów w sobotę, tak? To jest oczywista sprawa i nie możesz kupować w sklepach, które są czynne w sobotę, bo to znaczy, że wspierasz takich, którzy łamią sabat. Nie można takich rzeczy robić, jeśli chce się przestrzegać sabatu. Zresztą jesteś zobowiązany takie osoby zabić, prawda? Żeby przestrzegać sabatu, to się zabija wszystkich nieprzestrzegających sabatu. Więc i tak nie będzie ten sklep działał, skoro zabijesz obsługę. No chyba, że nie chcesz przestrzegać sabatu. I dalej, 6 dni wykonywać będziesz swoje prace, ale dnia 7 będziesz świętował, aby wypoczął twój wół i twój osioł, aby wytchnął syn twojej niewolnicy i przychodzień, czyli uchodźca też ma. Uchodźca ten z, na przykład teraz z Afganistanu czy z Syrii, którego przyjmie się, on też ma odpocząć, mimo że nie jest w żadnym wypadku wyznawcą judaizmu i nie mieszka na po prostu terenie Palestyny z takiego urodzenia, tylko sprowadził się na Palestynę, bo oczywiście sabat obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Palestyny, tylko w czasie, kiedy stoi świątynia, w której są składane ofiary i dotyczy tylko i wyłącznie Żydów, ale tak widać, że masz dać odpoczynek temu przychodniowi. Oczywiście jak on sobie nie będzie chciał, bo jest nie Żydem, nie będzie chciał przestrzegać tego sabatu, no to jego sprawa, ale ty nie możesz mu dawać zleceń. I chyba, że jest Żydem jako przychodzeń, no to wtedy, jeżeli nie będzie przestrzegał sabatu, jesteś zobowiązany go zgładzić. I kolejny fragment, druga Mojżeszowa, 34. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli jak są żniwa, to też w dniu sabatu nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Trudno miało czekać. I wiadomo, jeśli ktoś chciałby w tym czasie wykonywać jakąś pracę, no to trzeba go, jeżeli to jest Żyd mieszkający na terenie Palestyny, w czasie kiedy świątynia stoi i jest w niej składane są ofiary zgodnie z zakonem, to wtedy należy takiego zgładzić. I właśnie antychryst będzie prześladował tych, którzy będą uciekać w sabat
bo w sabat można zrobić tylko drogę sabatnią, a droga sabatnia to jest droga około pół godziny, no to jest nie więcej niż 2 kilometry. I to jest dosyć kłopotliwe taką drogę sabatnią pokonać w celu ucieczki, bo tacy ludzie nie będą w stanie uciec. I teraz kolejne miejsce to jest i teraz trzecia Mojżeszowa, 23 od 1 do 3. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, mów do synów izraelskich, znowu do synów izraelskich, do synów izraelskich i powiedz im tak, te są uroczystości świąteczne dla Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia, te są moje święta. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Czyli znowu składnik przykazania sabatniego to jest 6 dni robić. 6 dni, 72 godziny tygodniowo. Dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać, to jest sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. I jeszcze kolejna rzecz. Piąta Mojżeszowa, czyli piąta Mojżeszowa, piąty rozdział, 12 werset. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale dnia 7 jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój sługa, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica, jak i ty. Pamiętaj, i tu jest bardzo ciekawe uzasadnienie, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. No więc ja nie byłem nigdy w Egipcie, nawet na wycieczce w Hurgadzie nie byłem, czy tam w innym jakimś Salamaikem, czy coś tam. A tu jest uzasadnienie, że dlatego miałby ktoś przestrzegać sabatu, bo był niewolnikiem ziemi egipskiej. I dlatego Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Widać wyraźnie, że to dotyczy tylko i wyłącznie Izraelitów, którzy zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej. I nie ma to związku z ani chrześcijanami, ani z poganami. Dotyczy tylko i wyłącznie Żydów i Izraelitów. Tak więc drugie pytanie. Czy szabat nadal obowiązuje? Odpowiedź jest oczywiście jak najbardziej tak. Tak, szabat obowiązuje. Czy szabat nadal obowiązuje? Odpowiedź brzmi, jak najbardziej tak, szabat nadal obowiązuje. I mamy kilka fragmentów z Nowego Testamentu. Pierwsze miejsce to jest Mateusza 5, 17, 18. Mateusza. Mateusza 5, 17, 18. I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie. Nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. No, sabat jest częścią zakonu. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
Czyli widzimy wyraźnie, dopóki niebo i ziemia są, zakon obowiązuje. Zakon obowiązuje tak długo, jak ziemia będzie istnieć i jak będzie długo istnieć niebo. I dopóki niebo i ziemia nie przeminą, to zakon obowiązuje. Zakon obowiązuje w Starym Przymierzu i zakon będzie obowiązywał w Nowym Przymierzu, jak się zacznie Nowe Przymierze. Czyli obowiązuje cały czas, dopóki istnieje ziemia. I nie wolno tego naruszać w żaden sposób. Nie wolno usuwać ani jednej kreseczki, ani jednej kropeczki. Jeżeli ktoś cokolwiek usunie, choć jedną jotę albo jedną kreskę, no to staje się tutaj jak najbardziej fałszerzem. I nie powinien być taki człowiek poważnie traktowany. Więc czy szabat nadal obowiązuje? Tak, jak najbardziej obowiązuje. I kolejne miejsce, które potwierdzi nam to, bo te słowa powiedział Pan Jezus, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z prawa. Czyli sabat nie przeminie też, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. I to są słowa Pana Jezusa, a słowa Pana Jezusa będą trwać dłużej niż ziemia. I o tym czytamy Mateusza 24:35. Mateusza 24:35. Pan Jezus tak powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli słowa Pana Jezusa będą trwać znacznie dłużej niż zakon, znacznie dłużej niż niebo i ziemia. Będą aktualne. Ziemi i nieba już nie będzie, a słowa Pana Jezusa nadal będą aktualne. Zakon już przestanie być wtedy aktualny, jak niebo i ziemia przeminą. Ale dopóki niebo i ziemia nie przeminą, to Pan Jezus wyraźnie powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. I kolejny punkt, to znaczy potwierdzający punkt, że szabat nadal obowiązuje, bo szabat nadal obowiązuje. On będzie obowiązywał w Nowym Przymierzu i teraz, kiedy jeszcze trwa Stare Przymierze, też on obowiązuje. I teraz, jeżeli popatrzymy na Marka 13:31, Marka 13:31, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Znowu powiedział Pan Jezus, potwierdzając, że tamte słowa, że ani jedna kreska, ani jedna jota z zakonu nie przeminie, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, też będą ważne. I to jest bardzo ważne. Łukasza 21:33 jest kolejnym punktem potwierdzającym, że sabat nadal obowiązuje. Łukasza 21:33. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, czyli słowa Pana Jezusa nie przeminą, nawet po tym, jak już zakon przeminie, bo zakon przeminie, jak niebo i ziemia przeminą, ale słowa Pana Jezusa przeminą, nie przeminą w ogóle. Jest napisane. Więc o ile zakon przeminie, jak niebo i ziemia przeminą, to słowa Pana Jezusa nie przeminą nigdy, nawet jak już niebo i ziemia przeminą. Więc jest to jednoznaczna odpowiedź potwierdzająca nam, że sabat nadal obowiązuje. Tak, sabat nadal obowiązuje. Sabat jest opisany więcej niż jedną kreską, jedną jotą. Z zakonu, więc obowiązuje, bo jeszcze niebo i ziemia nie przeminęły. I to jest bardzo ważne, żeby przejść dalej. Czy szabat obowiązuje w Nowym Przymierzu? Takie kolejne pytanie się tu rodzi. I odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. W Nowym Przymierzu szabat będzie obowiązywał tak samo jak w Starym Przymierzu szabat obowiązuje. Bo Nowe Przymierze jeszcze nie nastało. Nowe Przymierze zacznie się po tym, jak Pan Jezus osobiście wróci na ziemię. To nie jest jeszcze teraz aktualne, bo Pan Jezus jeszcze nie wrócił na ziemię. Nie przyszedł ustanowić Nowego Przymierza, więc Nowe Przymierze jest jeszcze przyszłością. Już zostało
zrobione wszystko, co jest konieczne, żeby nowe przymierze mogło być uruchomione od strony ofiarniczej, bo Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty i przelał krew nowego przymierza. Kielich właśnie przypomina nam o tym, że mamy nowe przymierze we krwi Pana Jezusa jako fundament przyszłości. Więc teraz, czy szabat będzie obowiązywał w nowym przymierzu? Odpowiedź mi: jak najbardziej tak. I pierwsze miejsce to jest Jeremiasza 31. Jeremiasza 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Z kim? Z domem izraelskim i domem judzkim. Nie z chrześcijanami, nie z poganami, a z izraelskim domem i z domem judzkim. Jest to bardzo precyzyjnie określone, z kim będzie zawarte nowe przymierze. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nowe przymierze nie dotyczy chrześcijan, nowe przymierze nie dotyczy pogan, nowe przymierze dotyczy Izraela i nowe przymierze dotyczy Judy. I należy się tego sztywno trzymać, bo tak Słowo Boże mówi. Nie wolno tutaj niczego dodawać. Pan Jezus powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie z proroków, a tu jest prorok Jeremiasz, więc z proroków też nie przeminie nic. Także jest ważne, żeby pamiętać, że z domem izraelskim będzie zawarte nowe przymierze i z domem judzkim. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. Czyli widać wyraźnie, chodzi o rodzinę izraelską. Ich ojcowie. Ojcowie to jest genetycznie powiązani krwią z tymi ludźmi, z którymi będzie zawarte nowe przymierze. Czyli to nie jest kwestia pogan, którzy nie mieli tych ojców, i nie dotyczy to chrześcijan, którzy też zupełnie nie są genetycznie związani, jeśli są z chrześcijan pochodzących z pogan. Chyba że ktoś jest pochodzącym z Żydów, to wtedy no, ewentualnie mógłby szukać tutaj czegoś, ale to jest bez sensu, dlatego że no, chrześcijan już dawno na ziemi nie będzie, jak będzie ustanowione nowe przymierze, więc Pan Jezus wszystkich chrześcijan zabierze z ziemi, zanim pojawi się Antychryst. Przez 7 lat będzie wielki ucisk, po 7 latach dopiero będzie powrót Pana Jezusa na ziemię z wierzącymi i wtedy będzie ustanowione nowe przymierze. Więc nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Czyli znowu jest wyraźnie powiązane z wyprowadzeniem z ziemi egipskiej. Tak? Czyli chodzi o tych, którzy faktycznie w tej ziemi egipskiej byli osobiście lub byli ich przodkowie. Moi przodkowie nie byli w ziemi egipskiej. Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon, a więc również szabat. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu, czyli szabat również. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Czyli widać wyraźnie, że chodzi o to, że nikt nie będzie uczył. Nikt nie będzie uczył drugiego: poznaj Pana. Bardzo ciekawe, prawda? To pokazuje, że nowego przymierza jeszcze nie ma, bo nie wszyscy Żydzi znają Pana. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który zburza morze, także szumią jego fale. Pan zastępów jego imię.
Jeżeli by te prawa miałyby się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, pomimo wszystko, co uczynili. I tutaj widzimy wyraźnie kolejny punkt, to jest Łukasza 22, 17-20. Łukasza. Siedemnaście. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł. Oczywiście takie podobne trochę fragmenty są też w Mateusza i w Marka, ale tam nie ma słowa nowy w tekście oryginalnym. Jest to jakiś późniejszy dopisek przez jakiegoś gorliwca zrobiony. W tekście oryginalnym słowa nowe przymierze tam nie ma. Nowe przymierze w związku z wieczerzą tylko jest tutaj w Łukasza i w 1 Koryntian 11, 25. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Czyli Pan Jezus tu mówi wyraźnie, że dopiero jak nowe przymierze, jak Królestwo Boże przyjdzie na ziemię, tam Żydzi się mają modlić taką modlitwą, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I proszą, żeby to Królestwo Boże przyszło na ziemię. Będą o to prosić w czasie wielkiego ucisku, gdy Antychryst będzie ich uciskał przez 7 lat, a dokładnie przez 3,5 roku będzie taki mega hiper ucisk, gdzie to widzimy w 12 rozdziale objawienia postaci niewiasty, która symbolizuje Izraela, że będzie cudownie karmiona na pustyni. I oni będą się wtedy modlić, daj nam chleba naszego powszedniego. Wtedy będzie zakaz sprzedaży komukolwiek bez znamienia. Oni znamienia mogą wtedy nie mieć, a na pewno będą mieli prześladowanie ze strony człowieka grzechu. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, i wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go. Na pewno nie będą chcieli się kłaniać posągowi, ani nie będą właśnie ulegli temu zwierzęciu. I wziąwszy kielich, podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Czyli dopiero w czasie, kiedy nowe przymierze będzie na ziemi, kiedy w tysiącletnim Królestwie Pokoju będzie Pan Jezus pił z tego owocu winorośli. Powiedział to przed ukrzyżowaniem, czyli widać to wyraźnie. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją, podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Czyli widać wyraźnie, że ten kielich symbolizował nowe przymierze i właśnie to nowe przymierze we krwi Pana Jezusa, która się za Izraela i Judę wylewa. I to będziemy widzieć później, że ten właśnie element przebłagalny jest w tej doskonałej ofierze krzyża. Bez ofiary krzyża nowe przymierze nie byłoby możliwe. A tak nowe przymierze po powrocie Pana Jezusa na ziemię, po 7 latach ucisku, po 7 latach od pochwycenia Kościoła, po 7 latach od zabrania Kościoła do nieba, nowe przymierze zostanie ustanowione na ziemi właśnie na podstawie tej doskonałej ofiary krzyża. I teraz 1 Koryntian również to nam pokazuje, 11:25. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej,
To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Czyli widzimy wyraźnie, znowu jest pokazane, że to przymierze we krwi, nowe przymierze we krwi Pana Jezusa. To nowe przymierze będzie zawarte po powrocie Pana Jezusa na ziemię, kiedy Pan Jezus przyjdzie, i to widzimy w 26 wersecie. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I tutaj oczywiście po Kościół on przyjdzie zabrać Kościół na 7 lat przed Nowym Przymierzem. Kolejny punkt to jest Hebrajczyków 8, 7, 13, który potwierdza nam, że szabat obowiązuje w Nowym Przymierzu. I tutaj to jest Hebrajczyków, rozdział 8. I werset od 7. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Czyli stare przymierze miało braki, tym brakiem był człowiek, bo człowiek nie dochował wierności. Czytaliśmy w Jeremiasza, że Izraelici złamali to przymierze. Izrael i Juda złamali to przymierze z Panem. Więc szuka się miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. Czyli widzimy genetyka. Tak? Izrael i Juda. Z domem Izraela i z domem Judy. Nie z chrześcijanami, nie z poganami, tylko z domem Izraela i z domem Judy. I chodzi o tych, których ojcowie zawarli pierwsze przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. I tutaj widać, prawa moje włożę w ich umysły. Czyli zakon między innymi też. I na sercach wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich. Tak będzie w Nowym Przymierzu, że wszyscy Żydzi i Izraelici będą znali Pana. Wszyscy, od najmniejszego do największego. Nikt nie będzie prowadził żadnej ewangelizacji, bo wszyscy będą już znać wszystko. Oczywiście dzisiaj tego nie ma. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. I dalej, gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Tu nie jest napisane, że zniknęło. Kiedy Paweł pisał list do Hebrajczyków, a jeśli nie Paweł, to inny autor w okolicach 60 roku. Niektórzy mówią, że po zburzeniu świątyni jerozolimskiej list do Hebrajczyków był napisany. Oczywiście świątynia jerozolimska jeszcze nie została do końca zburzona. Pan Jezus powiedział, że będzie zburzona i nie zostanie kamień na kamieniu, ale jeszcze to proroctwo nie zostało wypełnione, bo jeszcze są 4 warstwy muru świątyni jerozolimskiej i kamień na kamieniu pozostał. 4 warstwy kamieni. 4 warstwy kamieni na kamieniu. A więc proroctwo Pana Jezusa, że nie pozostanie kamień na kamieniu, jeszcze nie zostało wypełnione. I to nie jest przypadek. Dlatego w Hebrajczyku jest powiedziane, że jeszcze dopóki stoi stary przybytek. No bo ten przybytek jeszcze stoi. On ma się, no nie powiem świetnie, bo jest zburzony w większości, ale jeszcze jest, tak? Jeszcze on stoi i nie został zburzony. Pan Jezus powiedział wyraźnie, musi kamień na kamieniu zostać zburzony, rozwalony. I tak się stanie dopiero w czasie 7 lat ucisku. Tam są takie trzęsienia ziemi, że się rozpadną nawet miasta pogan w czasie tego. I dopiero wtedy ta świątynia będzie zburzona, będzie kamień na kamieniu zburzony i wtedy dopiero będzie miejsce na nowe przymierze, bo tu jest wyraźnie powiedziane, że stare jest bliskie zaniku. To nie jest zniknęło. Czyli sabat w Starym Przymierzu obowiązuje, Stare Przymierze jeszcze trwa, dopóki
jest przybytek, a jest jeszcze przybytek, cztery warstwy kamieni na kamieniu jeszcze są. I stare przymierze jeszcze trwa, ono jest bliskie zaniku, ale jeszcze nie zniknęło. Nic się od 60 roku, czy tam 70 roku nie stało takiego, żeby ono znikło, tak? Więc ono jest bliskie zaniku. Nowe przymierze jeszcze nie nastało. Ono jest przyszłością. I w Nowym Przymierzu też sabat będzie obowiązywać, bo tutaj wyraźnie widzimy, że prawa moje włożę w ich umysły. Zakon będzie włożony w sercach. I w tym jest też sabat. To wyraźnie widać. I wystarczy zobaczyć w miejsce, gdzie jest opisane Nowe Przymierze, które będzie dopiero po 7 latach ucisku, 7 lat po pochwyceniu Kościoła, to Nowe Przymierze będzie wprowadzone na ziemi i ono jest opisane m.in. w 46 rozdziale Księgi Ezechiela. Tak mówi Wszechmocny Pan, brama dziedzińca wewnętrznego zwrócona ku wschodowi będzie zamknięta przez 6 dni roboczych, ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu. Czyli widzimy, będzie sabat wtedy obchodzony. Następnie też 46 rozdział Ezechiela. Ofiarą całopalną, którą książę będzie składał Panu w dniu sabatu, znowu sabat, będzie 6 jagniąt i jeden baran bez skazy. Widać, że to będzie w Nowym Przymierzu. Będą składane w ofierze. Będą składane zwierzęta w ofierze. Tak? Będą ofiary całopalne składane. Dlatego, że będą wtedy cienie rzeczy przeszłych. Będą wskazywać na ofiarę Pana Jezusa na krzyżu. W tysiącletnim królestwie będą ofiary składane w świątyni. I wtedy sabat będzie obowiązywać, bo będą zachodzić te warunki, o których powiedzieliśmy, czyli będą tam Żydzi i będzie tam Izrael na terenie Palestyny, kiedy świątynia będzie funkcjonować. Funkcjonować będzie nowa, odbudowana świątynia. I kolejne miejsce, 46 Ezechiela. Gdy książę urządza ofiarę dobrowolną, ofiarę całopalną lub pojednania, ofiarę dobrowolną Panu otworzy mu się bramę skierowaną ku wschodowi. Ofiarę całopalną i ofiarę pojednania przygotuje tak, jak to czyni w dzień sabatu. Znowu dzień sabatu. Czyli widać, że odpowiedź na pytanie, czy sabat będzie obowiązywał w Nowym Przymierzu, tak, jak nastanie Nowe Przymierze, sabat będzie obowiązywał jak najbardziej. I nie wolno tego przeaczać. I Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Dlatego sabat w Nowym Przymierzu będzie obowiązywać. I kolejne pytanie, które tutaj mamy. Kogo obowiązuje szabat? Odpowiedź: tylko Żydów. Tylko Izraela i tylko Żydów. W momencie, gdy są geograficznie na terenie Palestyny, w czasie, kiedy w świątyni aktywnie jest sprawowana po prostu ofiarnicza służba. Czyli takie warunki dopiero nastaną w czasie, gdy Antychryst będzie odbuduje świątynię i tam będą przez 3,5 roku od momentu pochwycenia do momentu, kiedy on złamie przymierze, będą przez 3,5 roku składane ofiary i po tych 3,5 roku Antychryst, człowiek grzechu, będzie się podawał za Boga, zasiądzie w tej świątyni i powie, że jest Bogiem. I wtedy przez 3,5 roku będzie po prostu prześladował już tych wiernych Izraelitów, którzy wcześniej przez 3,5 roku będą brali udział przy składaniu tych ofiar. I potem to jest końcówka Starego Przymierza, a potem jak będzie Nowe Przymierze, no to w Nowym Przymierzu będzie tak, że również będą te warunki, że będą Żydzi i Izraelici na terenie Palestyny i będzie wznowiony kult świątynny. To widzieliśmy z Ezechiela, 46 rozdział. I teraz kilka miejsc, które nam pokażą, kogo obowiązuje sabat, tylko Żydów. Druga Mojżeszowa, 31, 14, 17.
Druga Mojżeszowa 31. Czternaście, siedemnaście. Pamiętajmy, że z zakonu, dopóki niebo i ziemia nie przeminie, nie może przepaść ani jedna kreska, ani jedna jota. I tutaj jest, przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń, jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Chodzi oczywiście o lud izraelski. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Czyli widać wyraźnie, 72 godziny tygodniowo należy pracować Izraelicie, żeby ten sabat przestrzegał. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Jest obowiązek zadania śmierci tym, którzy tego sabatu nie przestrzegają. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. I na potwierdzenie tego, że będą zabijani ludzie, którzy będą łamać sabat, to mamy tutaj w psalmie 101 słowa Pana Jezusa. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych kraju. Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców. To będzie w Nowym Przymierzu. Każdy, kto nie będzie przestrzegał sabatu, będzie zabijany. I to będzie zabijany przez samego Pana Jezusa. Nie ma tutaj żadnej opcji. Kolejne miejsce, które potwierdza, że sabat obowiązuje tylko Żydów, to jest Księga Wyjścia, 35 rozdział, 1 do 3 wersetu. Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: oto co Pan nakazał czynić. Przez 6 dni wykonywać będzie się będzie pracę, czyli 72 godziny tygodniowo, 6 dni, bo dzień ma 12 godzin. A w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana. Każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć. To nie jest opcja, to jest obowiązek. Uśmiercić każdego, kto nie przestrzega sabatu. Inaczej się samemu sabatu nie przestrzega, jeśli się nie uśmierca tych, którzy sabat naruszają. Oczywiście dotyczy to Żydów w czasie, kiedy jest wznowiona ofiarnicza służba w świątyni i na terenie Palestyny, nie gdzie indziej. Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu, czyli zakaz ogrzewania budynków. I teraz kolejny punkt, to jest 5 Mojżeszowa 5 od 1 do 3. 5 Mojżeszowa, i tutaj jest wyraźnie wskazane, kogo dotyczy właśnie cały zakon. Nie wolno tego naruszać, nie wolno sobie dopisywać kogoś, bo to wtedy jest naruszanie Słowa Bożego, a Słowo Boże mówi wyraźnie, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie może być naruszona. Nie wolno czegoś dodawać, bo wtedy jest się uznanym przez Boga za kłamcę. To przecież możemy tutaj przeczytać przypowieści Salomona, 30 rozdział. I tu są wyraźnie napisane. O, każde słowo Pana jest prawdziwe. To jest 5 werset 30 rozdziału przypowieści. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. A jak wiemy, każdy kłamca trafi do jeziora ognia i siarki. Więc to nie są żarty. To nie może tak sobie ktoś dowcipkować, że on sobie weźmie i będzie przestrzegał sabatu. I właśnie 5 Mojżeszowa, zobaczmy, jakie to są mocne słowa. Nie wolno do nich dodawać sobie pogan, nie wolno sobie do nich dodawać chrześcijan. Bo jak ktoś jest chrześcijaninem, to nie jest ani Żydem, ani poganinem. Nie ma Żyda, ani Greka, jest powiedziane w chrześcijaństwie.
I teraz piąta Mojżeszowa, piąty rozdział, od 1 do 3. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. Czyli znowu widzimy: Słuchaj, Izraelu. Pan nasz Bóg zawarł z nami przymierze na Chorebie. Z kim? Z Izraelitami. I teraz bardzo uważaj. Nie z ojcami naszymi, czyli nawet ojcowie ich tego nie mieli. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu. Czyli widzimy wyraźnie, że to jest po pierwsze na Chorebie, po drugie z Izraelitami wyprowadzonymi z ziemi egipskiej. I dalej Malachiasza. Malachiasza. I proszę zobaczyć i nie dopisywać czegoś do Pisma Świętego, bo to jest niebezpieczne. Jesteś uznawany za kłamcę, jeśli coś dodajesz do Pisma Świętego. Malachiasza, 3 rozdział, 22 werset. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi. To mówi Pan zastępów. Proszę zobaczyć 21 werset. Mówi Pan zastępów i potem pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie, czyli to, co przed chwilą czytaliśmy, na Chorebie, ustawy i prawa dla całego Izraela, nie dla pogan, nie dla chrześcijan, dla Izraela. Więc teraz dochodzimy do, mam nadzieję, ostatniego pytania dzisiaj, czy chrześcijan obowiązuje sabat. Czy chrześcijan obowiązuje sabat? Odpowiedź mi nie. I mamy wyraźnie 1 Koryntian 10 rozdział 32 werset to napisane. 1 Koryntian 10 rozdział 32 werset. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Czyli widzimy, to są trzy różne grupy. Żydzi, Grecy, zbór Boży. Zbór Boży, czyli chrześcijanie, Grecy, czyli poganie Grecy, Żydzi, czyli potomkowie Jakuba, wyprowadzeni z Egiptu i ich potomkowie genetyczni. I tutaj wyraźnie jest to pokazane, że chrześcijan sabat nie obowiązuje i należy się trzymać tego, co Słowo Boże mówi. Zatem nie dodawaj nic do słów Bożych, bo Bóg cię uzna za kłamcę. Krótki przegląd tych pytań jeszcze raz. Jak prawidłowo przestrzegać sabat? Widzieliśmy, że 6 dni należy robić, czyli 12 godzin dziennie przez 6 dni, czyli 72 godziny tygodniowo od niedzieli do piątku, a w sobotę kompletny zakaz pracy. Obowiązek uśmiercenia każdego, kto nie przestrzega sabatu, zawiera się w tym. Nie wolno w żaden sposób ogrzewać swojego mieszkania, nie wolno nikogo z żadnych usług korzystać, bo wtedy się narusza sabat. Czy sabat nadal obowiązuje? Odpowiedz mi: tak, nadal obowiązuje, bo ani jedna kropka, ani jedna kreska nie została usunięta z zakonu. I dopóki niebo i ziemia nie przeminie, zakon będzie w całej rozciągłości aktualny. Czy szabat obowiązywać będzie w Nowym Przymierzu? Odpowiedź mi: nie. Można inaczej tego powiedzieć niż to, że nie będzie naruszony sabat. Czyli sabat będzie w całej rozciągłości obowiązywał w Nowym Przymierzu. A więc Nowe Przymierze zawarte będzie 7 lat po ucisku, 7 lat po pochwyceniu, będzie po 7-letnim ucisku Nowe Przymierze zawarte, jak Pan Jezus wróci na ziemię, jak Pan Jezus osobiście na ziemi się pojawi. Jego nogi dotkną Góry Oliwnej,
i wtedy zaprowadzi nowe przymierze z Izraelem i Judą. A więc w tym nowym przymierzu, jak czytaliśmy m.in. w księdze Ezechiela, 46 rozdział, będzie jak najbardziej obowiązywać w nowym przymierzu sabat. I w starym przymierzu też sabat obowiązuje. Stare przymierze jest bliskie zaniku, ale jeszcze nie zniknęło. Tak mówi list do Hebrajczyków, 8 rozdział, 13 werset. Bliskie jest zaniku. A co jest bliskie zaniku, jeszcze nie zniknęło. Kogo obowiązuje sabat? Tylko Żydów, tylko w czasie, gdy mieszkają na terenie Palestyny, tylko w czasie, kiedy jest służba ofiarnicza w jerozolimskiej świątyni. Pierwszą rzecz, którą Żyd ma zrobić w zakresie zakonu, ma doprowadzić do tego, żeby służba ofiarnicza była realizowana w świątyni. Jeśli tego nie robi, to niech się nie wygłupia z jakimiś tam innymi detalami. Kto nie przestrzega całego prawa, nie przestrzega nic. A pierwszym punktem jest przywrócenie, po pierwsze, przebywania na terenie Palestyny, a po drugie, przywrócenie służby ofiarniczej w świątyni. Dopiero potem inne elementy związane z mozaizmem można sobie wprowadzać. Czy chrześcijan obowiązuje sabat? Nie, bo chrześcijanie nie są Żydami. Żydami też nie są poganie. I sabat dotyczy tylko Izraelitów, tylko Żydów, w czasie, gdy mieszkają na terenie Palestyny, gdy jest aktywna służba ofiarnicza. A więc teraz w Starym Przymierzu obowiązuje sabat i w Nowym Przymierzu też. Jak Nowe Przymierze będzie zawarte, to też będzie obowiązywało. Już wszystko, co miało być omówione w tym odcinku, omówiłem. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.